Przetasowania w dole tabeli, ale i na jej szczycie. 20. kolejka Centralnej Ligi Juniorów U18 przyniosła sporo goli i kilka niespodzianek. Zobaczcie wszystkie bramki z weekendu. Mecz Wisły Kraków z Polonią Warszawa. To miało być jedno z ciekawszych spotkań tej kolejki i faktycznie tak było, bo po 10 minutach jedni i drudzy mieli już na swoim koncie po golu. Dla Polonii trafił Kacper Włoch, natomiast w 9 minucie do rzutu karnego podszedł Marcin Bartoń, a piłka do siatki trafiła po poprzeczce i odbiciu od pleców Grzegorzewskiego. W pierwszej połowie jeszcze jedna bramka, również zdobyta przez zawodnika Polonii. Kacper Jakubczyk trafił na 2-1 dla Beniaminka, a od początku drugiej części piłkarze ze stolicy osiągnęli już bardziej wyraźną przewagę, co przełożyło się na 3 kolejne gole. Franciszek Antkiewicz i Jan Piasek znaleźli drogę do bramki w ciągu mniej więcej 15 minut, a w 70 minucie samobójcze trafienie dołożył Bartłomiej Cichoń, więc w Myślenicach zrobiło się 1-5. Na pocieszenie dla Wisły w czasie doliczonym jeszcze trafienie Marcina Bartonia na 2-5, ale nie zmienia to faktu, że Polonia odnosi kolejne efektowne zwycięstwo, które może jej dać pozycję lidera. Uskrzydlona środową wygraną nad Rakowem Legia tym razem poradziła sobie z kolejnym, niżej notowanym Beniaminkiem. Do Legia Training Center przyjechała Warta Poznań, która już do przerwy przegrywała 0-3 po trafieniu Patryka Romanowskiego z rzutu karnego i dublecie Marcela Krajewskiego. Po 45 minutach wszystko było więc w zasadzie jasne, a warte stać było tylko na uratowanie honoru. W 83 minucie na listę strzelców wpisał się Eryk Włodarczak, ustalając wynik meczu na 3-1 dla gospodarzy. Rywalizacje Lecha Poznań z Pogonią Szczecin zawsze, również na szczeblu juniorskim, wzbudzają dodatkowe emocje. W zeszłym sezonie we Wronkach Lech rozbił Pogoń 7-0, a i ten mecz zaczął od szybkiego prowadzenia po samobójczym golu Jędrzeja Górala. Szybka jednak również odpowiedź. Dawid Fornalik nie mógł zakończyć tego inaczej niż golem, więc po 20 minutach było 1-1. Przed przerwą jeszcze ta akcja i strzał Kacpra Sommerfelda, przy którym mógł się lepiej zachować bramkarz. Z kolei drugą połowę rozpoczynamy od rehabilitacji za bramkę samobójczą. Jędrzej Góral tym razem wykazał się pod bramką rywali i na raty doprowadził do remisu 2-2. Cios za cios we Wronkach, ale dwa decydujące słowa należały tego dnia do gospodarzy. Najpierw nieporozumienie defensywy gości wykorzystał Filip Wolski, a zwycięstwo Lecha w końcówce przypieczętował jeszcze Bartłomiej Juszczyk. 4-2 dla kolejorza. Raków Częstochowa na mecz z Górnikiem przyjechał w roli faworyta, choć szybko stało się jasne, że w Zabrzu nie będzie łatwo o punkty. Już w 6 minucie wynik na korzyść Górnika otworzył Patryk Pytlewski, a bardzo istotny dla losów tego meczu był początek drugiej połowy. Błyskawicznie po przerwie podwyższył Mikołaj Mekler, a gdy w 55 minucie Nikodem Zielonka trafił na 3-0, stało się jasne, że Raków dozna w Zabrzu kolejnej porażki. Nadzieje gości z Częstochowy przedłużył jeszcze w 57 minucie Szymon Cuber, trafiając na 3-1, ale kwadrans później Bartosz Rutkowski zadał czwarty cios, po którym było już pozamiatane. Dla Górnika to ważne zwycięstwo, które może pozwolić na wydostanie się ze strefy spadkowej. Spod kreski chciała wygrzebać się również Stal Rzeszów, która nie miała litości dla czerwonej latarni ligi Gwarka Zabrze. Zaczął skutecznym strzałem głową Nikodem Skoczylas, a dalszy ciąg strzelania gospodarzy to druga połowa. Z rzutu karnego trafił Michał Musik, natomiast w 60 minucie niefortunnie do własnej bramki piłkę skierował Mateusz Michalski. Kropka nad i postawiona jeszcze w 77 minucie przez Mikołaja Krawczyka-Demczuka. 4-0, a więc wynik, który Stali pozwoli poprawić sytuację w walce o utrzymanie, natomiast dla Gwarka stanowi kolejny krok w stronę spadku. Lider z Lubina po kolejne punkty wybrał się z kolei do Białegostoku. W starciu z Jagiellonią to Zagłębie rozpoczęło udanie, bo od gola Wiktora Maliszewskiego, ale w kolejnych fragmentach to Jagiellonia zabrała się za strzelanie. W 30 minucie wychodzącego bramkarza minął Mateusz Kowalski i doprowadził do remisu, a po upływie godziny gry rzut karny skutecznie, choć nie bez problemów, egzekwował Sebastian Dąbrowski. Teraz to Jagiellonia jest bliżej zwycięstwa, które po trafieniu Michała Mościckiego stało się faktem. 3-1 dla gospodarzy, więc zanosi się na kolejną zmianę na szczycie tabeli. Kończymy meczem Śląska-Wrocław z Krakowią. Zaczyna się po myśli gości, którzy prowadzą po golu Oskara Wójcika z 11 metrów, a od początku drugiej połowy Śląsk zabiera się za odrabianie strat. Karol Borys skutecznie zamyka dośrodkowanie z prawego skrzydła, a w 70 minucie w zamieszaniu po centrze z rzutu wolnego najlepiej odnalazł się Patryk Bednarczyk. Teraz to Śląsk jest na prowadzeniu, w dodatku jest też na fali wznoszącej, a dobry okres gry gospodarzy golem na 3-1 pieczętuje jeszcze Karol Borys. Dublet reprezentanta Polski, a Krakowie odpowiedziała dopiero w czasie doliczonym, gdy trafił Jakub Gut. Było już jednak za późno, by powalczyć o wyrównanie, więc punkty w komplecie zostały we Wrocławiu.
W uzupełnieniu jeszcze wynik meczu w Łodzi, gdzie Arka bezbramkowo zremisowała z UKS-em SMS-em, notując trzeci w tym roku podział punktów. Wysokie zwycięstwa Górnika, Stali i MKS-u Polonii. Ci ostatni zostają więc nowym liderem, wyprzedzając o punkt lokalnego rywala, Legię. Z pierwszego na trzecie miejsce spadło natomiast Zagłębie. Pozmieniało się też na dole tabeli, bo wysokie zwycięstwa poprawiły sytuację Górnika i Stali. Ci pierwsi wydostali się ze strefy spadkowej, choć mają tyle samo punktów co Stal i UKS SMS. Michał Musik ze Stali Rzeszów zrównał się golami z Filipem Wełniakiem i obaj mają teraz na koncie po 14 bramek, o 3 mniej od Jakuba Lutostańskiego. Natomiast w kolejce numer 21 ciekawie zapowiadają się choćby starcia Krakowi z Lechem, Pogoni z Legią czy mecz Zagłębie Wisła. W Warszawie interesująca rywalizacja rozpędzonych beniaminków, Polonia kontra Stal.